W Domu Kultury w Hałcnowie rozpoczął się Talizman Sukcesu, czyli międzynarodowe jesienne spotkania artystyczne. Impreza jest organizowana już po raz ósmy przy współpracy z zaprzyjaźnionymi partnerami z Moskwy. Przegląd potrwa do soboty. Za oknem widzimy piękną jesień i taka sama piękna jesień, tyle że artystyczna, będzie u nas na scenie. W tym roku mnóstwo wykonawców, 550 osób się przewinie przez tą scenę w ciągu 2 dni, 40 zespołów, 90 wykonawców, solistów, z czego 190 osób to są nasi goście z Rosji, a reszta zespołów najlepsze zespoły, chyba najlepsze zespoły z Polski. To wielkie święto kolorów, tańca, wszystkich form artystycznych. Będziemy mogli podziwiać teatry, teatry lalek, zespoły tańca nowoczesnego, chóry oraz będziemy oglądać unikalne instrumenty, których u nas nie ma. A małe dzieci, które przyjeżdżają z zagranicy, potrafią wykonywać prawdziwie mistrzowskie koncerty. Zapraszamy publiczność. Myślę, że publiczność będzie się wspaniale bawiła. My chcemy powiedzieć, że jest pięknie, bo jeżeli młodzi ludzie śpiewają, tańczą, to naprawdę musi być na świecie pięknie. Uroczysta inauguracja festiwalu nastąpiła o godzinie 11. Przez 2 dni będą odbywać się prezentacje festiwalowe oraz warsztaty wokalno-taneczne prowadzone przez wybitnych specjalistów. W festiwalu wezmą udział również teatry tańca, lalek, muzyki, plastyki oraz soliści unikalnych instrumentów ludowych. Festiwal zakończy uroczysty koncert galowy z udziałem laureatów w sobotę o godzinie 16 w Domu Kultury w Hałcnowie. A to oznacza, że właśnie rozpoczął się ósmy festiwal, ósme jesienne spotkania międzynarodowe dla wszystkich miłych, sympatycznych artystów. Zaczynamy! Ja takim obrazem objawiaję was mój międzynarodowy festiwal Talizman Udaci Odkrytym. I to będzie naprawdę niesamowite widowisko. Możemy to już zagwarantować teraz, ponieważ po raz ósmy się spotykamy i nigdy nie było tak, żebyśmy nie byli zachwyceni. Sądzę, że tym razem też będzie to wzbudzało zachwyt naszych widzów. Zapraszamy.